Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. W niedzielny poranek goszczę pana Romana Szczepanka ze Stowarzyszenia Kulturalne Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Ósma z minutami, ale my będziemy zapraszać się dzisiaj na śniadanie. Można powiedzieć trochę późne śniadanie, bo rozpoczynające się o godzinie 11 na placu Jana Pawła II. Dlaczego tak późno i co to za śniadanie w takim razie? A to kulturalne śniadanie i chyba dlatego taka pora, bo artyści lubią wstawać późno, szczególnie w niedzielę. A tak na poważnie mówiąc, to będzie miało formę takiego drugiego śniadania, być może dla, dla właśnie niektórych pierwszego, ale, ale generalnie zakładamy, że to będzie też takie drugie śniadanie i... Yy, yy ten aspekt kulinarny jest bardzo ważny, ale to nie jest, nie, nie jest jedynym jakby ważnym elementem tego, tego wydarzenia. Można powiedzieć, że to zaledwie pretekst. Tak, tak, dokładnie, bo chcemy, oprócz tego, że chcemy, jakby opolanie będą mogli faktycznie zjeść zdrowe śniadanie, będą mogli też zakupić zdrowe produkty żywnościowe, ale będą mogli sobie też na przykład zakupić płytę winylową, wymienić się książkami, albo wymienić się roślinkami. Czyli takie śniadanie też dla duszy, może powiedzieć. Tak, dokładnie, powiedzieć. coś dla ciała i coś dla duszy, tak to zresztą reklamujemy i wydaje mi się, że czegoś takiego w ogóle w Opolu wcześniej nie było. Ja od razu może przy tej okazji powiem, że podpatrzyłem ten pomysł w Szczecinie, będąc na majówce w ubiegłym roku, tam to się nazywało Szczeciński Bazar Smakoszy i było naprawdę super wydarzeniem właśnie łączącym taki targ śniadaniowy, ekobazar, ale też element kultury, bo była tam, był tam element muzyczny, były też płyty winylowe, była świetna frekwencja. I, I stąd pomyślałem, że warto byłoby spróbować czymś takim w opolu. Rozumiem, że pewne rzeczy będzie można kupić, ale wrócę do tego, że na, naprawdę będzie można się czymś poczęstować też, tak po prostu. Tak jest. Będziemy mieli e, będzie można zakupić bardzo ciekawe produkty od lokalnych, e, e, od lokalnych rolników, czy też e, ludzi związanych z agroturystyką, chociażby. Będą też opolscy re, restauratorzy. E, mogę wymienić, jak żeby zareklamować, bo naprawdę warto yy, yy, oprócz San Escobaru i Wygeneracji będzie takie zupełnie nowe miejsce, które się nazywa Omar Kajam i być może, znaczy jestem przekonany, że wielu Opolan w ogóle nie kojarzy co to za miejsce, a to jest nowe, bardzo smaczne miejsce serwujące kuchnię libańską, kuchnię marokańską. Yy, ono się tam znajduje w okolicach Hali Gwardii, myślę więc, że ludzie, Opolanie odkryją to przede wszystkim w porze letniej, bo wtedy w tych rejonach najczęściej tam w okolicach też Bolko yy, yy, wybierają się na wycieczki rowerowe, natomiast będzie można skosztować tych takich naprawdę smakowitych rzeczy dzisiaj na kulturalnym śniadaniu, także zapraszam. Czyli nie będziemy kupować w ciemno? Nie będziemy kupować w ciemno, Starałem się wybrać takich wystawców, który, którzy są rekomendowani, albo mają certyfikat dziedzictwa kulinarnego, albo są po prostu lubiani i, 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 i sprawdzeni, bo ja też lubię dobrze zjeść, nie ukrywam, więc, więc tym się kierowałem. Będzie też ten element kulturalny. O który Ale jeszcze oczywiście... na sekundkę została Bym przy jedzeniu, bo na waszej stronie internetowej reklamującej samo wydarzenie mm -hmm. wyczytałam bardzo chwytliwe dla mnie hasło: Kto jest sery? Jest jak Sean Connery. A tak, tak, tak. No, będą... Przy czym jest dopisek, że jak Sean Connery z czasów Bonda? Ja powiem szczerze, że ja wolę tego z czasów Osaczonych. Ten Connery bardziej do mnie przemawia. No tak, a ja, ja w ogóle lubię Seana Connery z każdej, że tak powiem, w każdej wersji w zasadzie? Natomiast ten z Bonda jest najbardziej zapamiętany pewnie przez widzów i, i stąd ten dopisek. Natomiast tak, staramy się prowadzić wydarzenie na kulturalnego śniadania, tak, żeby było trochę z przymrużeniem oka, nie było zbyt poważnie, ale było też jakby zachęcająco, bo. No, bo tak, bo jest to coś nowego, coś zupełnie innego, więc chcemy też, jakby zachęcić Opolan do tego, żeby, żeby przyszli i żeby spróbowali. Ja myślę, że to w ogóle jest wydarzenie, które ma bardzo duży potencjał na imprezę cykliczną i, no na, i na to, żeby była kontynuacja. Zresztą tak było właśnie w Szczecinie. Byłem po prostu na jednym z wielu takich ekobazarów, które tam się organizuje. No, i mam nadzieję, że ten pomysł, jakby że dzisiaj się wszystko uda, zamówiliśmy pogodę, więc w zasadzie no, nie, nie wyobrażam sobie, żeby się nie udało. i jeżeli jeżeli się uda, no to mam nadzieję, że będzie kontynuacja, że będzie to po prostu, um, że kulturalne śniadanie będzie miało swoją kontynuację i na stałe wpisze się jakby w ten taki kulinarno-kulturalny kalendarz miasta. No właśnie, bo to jest projekt realizowany z budżetu obywatelskiego. Od razu możemy tutaj pokazać, że takie rozwiązanie, takie działania yy, się sprawdzają. Yy, no i dodajmy, bo to chyba jeszcze nie wybrzmiało, że kulturalne śniadanie jest elementem świętowanych przez nas od piątku, już dni opola, więc wpisuje się w ten bogaty kalendarz czterech dni od piątku do poniedziałku. Tak jest. No właśnie, byłem autorem projektu, który został złożony do budżetu obywatelskiego, bo postanowiłem, znaczy wydało mi się, że w ten sposób będzie najprościej taką, takie wydarzenie zorganizować. I zresztą też przy okazji sprawdzimy, co na to opolanie, co na to mieszkańcy opola, czy im się ten projekt spodoba. I ku mojemu zaskoczeniu, bez żadnej promocji, bo naprawdę złożyłem ten projekt i w ogóle nie miałem głowy do tego, żeby, żeby robić wydarzenia na Facebooku, żeby w ogóle promować to gdziekolwiek, ten projekt przeszedł i miał bardzo doby, wysokie oceny mieszkańców, także, także no, to pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenie, to raz, a dwa, no, mam nadzieję, że się wszystko uda i że um, cieszę się też, że mogę go realizować ostatecznie, finalnie, bo też jakby nie ja miałem go realizować, natomiast y, jest najbardziej od kultury niż od kulinariów, ale ale wydawało mi się, że skoro um, najbardziej czuję to jakby i, i gdzieś tam um, um, wiem jakby jak to powinno wyglądać, to spróbuję gdzieś to pokierować w tę stronę. A poza tym jest to świetna zasada, kto wymyśla ten Robi, no prawda? to też jest jakby, to też jest jakby taka fajna rzecz że w budżecie obywatelskim, że faktycznie jak te projekty zostaje, gdzieś tam przechodzą, to później jakby miasto konsultuje to z tymi ludźmi, którzy złożyli je, więc jakby daje im też możliwość jakby uczestnictwa w realizacji tych projektów i to, to na pewno jest też fajne, bo jakby to gdzieś tam no, mobilizuje do działania i, i, i tworzy się coś fajnego. Ja lubię tworzyć nowe rzeczy w Opolu i, i wydaje mi się, że mm, mam głęboką nadzieję, że to jest wydarzenie, które naprawdę na stałe się tutaj wpisze i, i spodoba się Opolanom. Więc poza tym, że zapraszamy, żeby dzisiaj przyjść od 11 do 17, to też zachęcamy, żeby brać przykład. No, ta historia jest taka właśnie bardzo życiowa. Zobaczył pan fajną imprezę gdzieś tam i postanowił pan ją przeszczepić na grunt opolski. Jak się okazuje, do tego momentu z sukcesem, a sądząc po tym, że miała wysokie noty wśród Opolan, to chyba można być spokojnym o frekwencję. Tak, ja mam nadzieję, że frekwencję też dopiszę, bo jak wspomniałem, pogoda jest zamówiona, wszystko jest dopięte. Zachęcam, myślę tutaj, mogę tylko jedynie się tutaj do tych słów um, też odnieść w taki sposób, że zachęcam do głosowania na budżet obywatelski i do w ogóle do składania projektów, no bo od tego trzeba zacząć i warto. Tak jak pokazuje ten projekt, warto też dzisiaj zachęcam wszystkich mieszkańców Opola do przyniesienia nam roślinek lub książek, przede wszystkim roślinek, ponieważ jesteśmy w miejscu, które jest dosyć mocno, że tak powiem, zabetonowane niestety taka tendencja się to utrzymuje. To naszych trochę czasów. Tak, trochę mhm. tak. Natomiast y, jeżeli przyniesiemy zielone roślinki, o co apelujemy też na wydarzeniu, myślę, że zrobi się taka mała zielona enklawa i o to nam też chodzi i, i będzie, będzie fajnie. Ale te roślinki mają być przyniesione w celu zasadzenia tam na w celu, miejscu, w, cel, w celu wymiany. W celu wymiany. wymiany. Zachęcamy. Mhm. To też jest w ogóle popularna y, ostatnio, y, w ostatnich czasach, w dzisiejszych czasach w ogóle jest taka tendencja do tego, że y, l, l, lubimy się wymieniać roślinkami, co jest super fajne. Zresztą są takie rośliny, które są super popularne, jak chociażby monstery. E, bardzo dużo osób ma monstery w swoim mieszkaniu, bo będę sprawdzać Taka, po programie, jak tak, to tak, wygląda. Tak, tak, tak. No, są często też w różnych lokalach, można natrafić na te kwiatki. To takie najpopularniejsze kwiatki zrobiły karierę w ostatnim czasie. Że łatwe w obsłudze? E, tak, tak. I bardzo dobrze wyglądające w, na Instagramie i w innych mediach społecznościowych. Okay. To pewnie dlatego. E, natomiast tak, zachęcamy do tego, żeby się wymieniać roślinami. Żeby, żeby też jakby, no idea kulturalnego śniadania to jest jakby nie tylko jedzenie, ale też spotykanie się z ludźmi, rozmawianie z innymi ludźmi, którzy, którzy jakby czują to wydarzenie, tak? Czyli jakby interesują się zdrową żywnością, interesują się, nie wiem, muzyką, kulturą. No właśnie, wspomniał pan o winylach. Yy, to znaczy, że każdy może przynieść pod pachą parę swoich i się wymienić z kimś, czy tam będzie można kupić? Tam będzie można kupić, ale natomiast myślę, że jeżeli ktoś przyniesie swoje winyle i będzie chciał się wymienić, to też będzie taka okazja, bo, bo, bo to też te, te jakby zachęcam. Myślę, że to jest jakby, jesteśmy tutaj otwarci i myślę, że tutaj... Nie ma sztywnych ram. Nie, nie ma sztywnych ram. Zobaczymy, co się wydarzy, idziemy na żywioł, yy, na spontaniczność jest w tym wszystkim bardzo ważna. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest pierwsza edycja, więc my sami jako organizatorzy, jako Stowarzyszenie Kulturalne Opole nie wiemy do końca jak to wyjdzie i co się wydarzy, ale jesteśmy dobrej myśli i no, po, po tym jak jest odbiór w ogóle ludzi, po tym jak ogłosiliśmy, że to się odbędzie i, i też jakby po wynikach budżetu obywatelskiego, no... Musimy być dobrej myśli, bo po prostu jest duże zainteresowanie tym wydarzeniem i faktycznie ludzie chcą w takim wydarzeniu uczestniczyć. Żartobliwie przypomnę słowa jednej z posłanek swego czasu, która powiedziała, że w Polsce nie ma kultury jedzenia śniadań. Opole dziś od godziny 11 do 17 zaprzeczy tej, temu twierdzeniu. Będzie nie tylko śniadanie jedzone i to smaczne, zdrowe, ale także właśnie okazja do spotkań. Stowarzyszenie Kulturalne Opole to stowarzyszenie, które że niejedną inicjatywę w tej przestrzeni miejskiej Opola podejmuje. Śniadanie, kulturalne śniadanie jest nową mhm. inicjatywą, jak pan podkreślał. A w najbliższym czasie, co jeszcze szykujecie dla Opolan? Znaczy takim flagowym projektem jest nasza strona internetowa kulturalnaopole.pl, gdzie po prostu od wielu lat informujemy Opolan o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych. Drugim flagowym okrętem, że tak powiem, jest jakby moje dziecko, czyli Opole Songwriters Festival. Festiwal muzyczny, który, na który już teraz zapraszam też wszystkich mieszkańców. 6-7 września w tym roku, trochę szybciej, chcemy jeszcze załapać się na słoneczną pogodę. Będzie naprawdę super w tym roku. Nie mogę zdradzać jeszcze artystów, ale, ale, ale serdecznie zachęcam. Natomiast z tych najbliższych rzeczy to jeszcze w maju, w noc kultury w miejscu X. W takim miejscu prowadzonym przez Stowarzyszenie Opak, na ulicy Sienkiewicza, odbędzie się wernisarz projektu Moniuszko na Plakat, który organizowaliśmy. Czyli wpisujecie się w ten rocznicowy klimat tegoroczny, bo przypomnijmy, dni Opula też nawiązują do tego. 15-lecie tak, wejścia tak, do Unii, 30-lecie no... wyborów z 89, no i 300 lat, jeśli nie pomieszam, 200 lat, postarzałam troszkę Moniuszkę, urodzin Stanisława Moniuszki. To prawda, i wpisujemy się trochę, natomiast chcieliśmy bardzo tak o, Świeżyć postać Stanisława Moniuszki, dosłownie iść. Updateować. Tak, updateować, dokładnie, to jest bardzo dobre słowo, bo ogłosiliśmy konkurs dla młodych ludzi na plakat. Yy, metoda, technika. W sposób w pełna dowolność. Nie było żadnych ram sztywnych, żeby tutaj kogoś ograniczać. Byłem w komisji konkursowej w jury, y, 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 które wybierało pracę, więc mogę powiedzieć, że poziom był naprawdę bardzo wysoki. W ogóle byliśmy super zaskoczeni popularnością konkursu, bo jak się okazuje, nie no początkowo myśleliśmy, że to będą lokalni opolscy twórcy głównie. Dostaliśmy pracę z, naprawdę z całej Polski. Tych prac było ponad 80 z tego, co kojarzę, więc naprawdę bardzo dużo prac, bardzo duże zainteresowanie konkursem. Nic tylko się cieszyć. No i wernisarz, myślę, że warto pojawić się na wernisarzu. Tam będzie też muzyka. E, Wiadoma. No, więc będzie ten element też e, 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 taki nie tylko, że tak powiem, e, e, plastyczny, ale również i muzyczny. Na pewno będzie fajnie. No i prace są świetne, warto je zobaczyć. Powtarzamy zatem, nie, nie tylko dziś, w ogóle Kulturalne Opole, Stowarzyszenie Kulturalne Opole zaprasza Opolan do y, wyjścia z domów i do aktywności kulturalnej w przestrzeni Opola. Najbliższa okazja, już dziś, od 11 do 17, plac Jana Pawła II. Kulturalne śniadanie. Tak jest. To będzie śniadanie, jakiego w Opolu jeszcze nie było. Serdecznie zapraszam. No, lepszej reklamy chyba nie mogliśmy przedstawić. A przypominam, że reklamował to śniadanie pomysłodawca i wykonawca Roman Szczepanek ze Stowarzyszenia Kulturalne Opole. Ślicznie dziękuję. Ja również dziękuję.